Jachwe przebity przez swój lud. Księga Zachariasza 12, rozdział 10 werset. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na Tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jednaka. I będą gorzko biadać nad Nim jak gorzko biada się nad pierworodnym. Księga Zachariasza 12,10. Ewangelia Jana 19, rozdział 36 do 37 wersetu. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana, a na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. Ewangelia według Jana. 19 rozdział 36 do 37 wersetu: Księga objawienia 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. To proroctwo Zachariasza przedstawia jeden z najbardziej uderzających portretów Chrystusa jako Jachwe w całej Biblii. Kontekst księgi Zachariasza, 12 rozdział pokazuje bezsprzecznie, że przemawia jachwę. Proroctwo to dotyczy czasu bitwy pod Armagedonem, kiedy to Jachwe zniszczy narody oblegające Jerozolimę pod koniec ucisku czyli około 7 lat po pochwyceniu kościoła po zabraniu kościoła z ziemi proroctwo to przewiduje skruchę żydów i ich nawrócenie narodowe po ujawnieniu przyszłego wyzwolenia i nawrócenia Izraela Jahwe w zadziwiający sposób oświadcza że Będą patrzeć na mnie, którego przebili oni, czyli skruszony lud Izraela. Resztka będzie go opłakiwać z powodu coraz głębszego uświadamiania sobie przeszłego grzechu Izraela, jakim było odrzucenie go. Apostoł Jan jest jedynym pisarzem Nowego Testamentu, który łączy to szczególne proroctwo Zachariasza z Panem Jezusem. Jan... Daje Mu podwójne spełnienie, cytując prorostwo najpierw w swojej Ewangelii w związku ze śmiercią Pana Jezusa na Krzyżu, 19 rozdział 37 werset, a następnie po raz drugi w księdze objawienia opisując reakcję na chwalebny powrót Chrystusa na ten świat, jak to jest w objawieniu 1.7. Uczciwa lektura proroctwa Zacharyjasza dotyczącego przebicia Jachwe w i podwójnego zastosowania go przez Jana do Chrystusa, nie może prowadzić do innego wniosku, niż ten, że Jezus jest Jahwe.